Często na naszym kanale pokazywałem Wam, jak gram, więc dzisiaj też będzie gram, tylko LG gram. LG gram, takie dwa w jednym, bo komputer i tablet, bardzo fajne. Zapraszam. LG już od dobrych kilku lat tworzy laptopy z serii Gram i to są od początku świetne sprzęty. Pamiętam, że jak korzystałem z jednego z pierwszych właśnie sprzętów tego typu, to wziąłem go w rękę i tak się zdziwiłem, matko, jakie to jest lekkie i to się nie zmienia. Więc mamy tutaj do czynienia z niezwykle lekkim laptopem. Generalnie LG Gram 14, jeżeli weźmiemy zwykły laptop, to on waży poniżej kilograma, bo 999 gram, a ten model 2 w 1, wiadomo, musi być trochę cięższy, bo są inne podzespoły, waży jedyne 1,2 kg. No generalnie tego nawet nie czuć w ręce, nie mówiąc już o tym, jak się to nosi w plecaku albo w jakiejś torbie. Bardzo, ale to bardzo niska waga. To, co mi się podoba w tym laptopie, to obudowa, bo tak na pierwszy rzut oka ona mi się wydaje aluminiowa, ale później doczytałem i się okazało, że ona jest stworzona z takiego stopu magnezu i karbonu, który jest generalnie wykorzystywany w lotnictwie. I to, że ten materiał jest wykorzystywany akurat w lotnictwie, ma znaczenie, bo ten laptop ma dzięki temu militarny standard 810G. No i co to oznacza? Że ten laptop był testowany pod względem temperatury, zmian temperatury, niskiego ciśnienia, deszczu, słonej mgły, promieniowania. No naprawdę mamy tutaj wiele takich ciekawych testów, których nie przychodzą inne laptopy, więc jeżeli ktoś szuka sprzętu do zadań ekstremalnych, wędruje po pustyni, w deszczu i w ogóle jak w Diablo 2 przez wszystkie 4 akty i potrzebuje laptopa w takich warunkach na spotkanie z panem zniszczenia, to na pewno z tego sprzętu będzie zadowolony. Podejrzewam, że większość czegoś takiego nie doceni i po prostu się ucieszy, że kiedy plecak z tym laptopem spadnie im na ziemię, to ten sprzęt, nie powiem na pewno, ale prawie na pewno się nie zepsuje. Jednak to, co mi się najbardziej podoba w tym sprzęcie, to jego forma, bo to jest wiadomo, laptop. Można z tego korzystać jak z laptopa. Jednak mam wrażenie, że od paru lat brakuje takich laptopów 2 w 1, które kiedyś robiły furorę, a teraz ich zabrakło, no bo kiedyś każdy chciał mieć, bo i tablet, i laptop w jednym, a według mnie to jest świetna sprawa, bo co prawda tutaj płacimy troszkę więcej za sprzęt niż za takiego zwykłego laptopa, bo to jest laptop premium, ale w tej cenie otrzymujemy też tablet z bardzo dużym ekranem. I to jest forma naprawdę wyborna, bo dzięki temu możemy nie tylko korzystać z tego jak zwykłego komputera, ale zrobić coś takiego. I tutaj na przykład to jest mój ulubiony tryb, bo możemy sobie wtedy na przykład odpalać przepisy kulinarne, kiedy coś gotujemy. Ktoś powie, że okej, ale mogę zrobić też tak. No dobra, ale wtedy mamy tutaj klawiaturę, którą możemy łatwo usyfić na przykład mąką czy czymś innym, a tak stawiamy sobie, mamy taki tryb prezentacji i właśnie możemy w ten sposób z tego komputera korzystać. Ja wiem, że to jest dla wielu osób pierdoła, ale dla mnie to jest naprawdę ważne i no to jest po prostu ułatwia życie. Nie musicie mieć laptopa i tabletu i za to płacić. Możecie kupić jedno urządzenie, które będzie tym i tym, a jak jeszcze połączycie ceny tych dwóch sprzętów, to za to samo dostaniecie po prostu jeden produkt z segmentu premium. Tak samo jak tutaj. Jednak wiadomo, że ten tryb prezentacji jest nie tylko od tego, żeby sobie przeglądać tutaj przepisy. Można na przykład, jak mówi sama nazwa, prowadzić prezentację. Ale to, co podoba mi się najbardziej, to fakt, że to jest bardzo dobry notes. W zestawie z tym laptopem otrzymujemy rysik od LG, który tak naprawdę jest rysikiem Wacoma, dzięki czemu możemy korzystać z tego LG Grama 14 2 w 1 po prostu jak z notatnika. Odpalamy sobie albo OneNote'a, albo inny program i po prostu notujemy. Oczywiście możemy też bez problemu rysować. Co mogę Wam pokazać za pomocą mojego ulubionego programu Microsoft Paint. Wiadomo, że tutaj są też preinstalowane inne, bardziej zaawansowane aplikacje, no ale ja chcę tylko Wam pokazać, że ten rysik działa, więc mogę narysować na przykład domek. Kominu. Więc byłem słaby z plastyki, to jest maksimum, na co mnie obecnie stać, ale jak widać, to bardzo fajnie działa i powiem Wam, że bardzo mi się podoba, że tu jest bardzo mały, że tak powiem, wyczuwalny odstęp między długopisem a ekranem, bo kiedyś te komputery 2 w 1, które miały taką funkcję, po nich pisało się topornie, a tutaj naprawdę mogę pisać jak na kartce
papieru. I to jest naprawdę fenomenalne. Nie piszę też zbyt ładnie, ale widzicie, o co chodzi. To, co jest nietypowe w tym komputerze, to także ekran. Ja wiem, że pokazałem, że on się składa i w ogóle, ale nie o to akurat teraz chodzi. Chodzi o to, że mamy tutaj wyświetlacz 14-calowy w proporcjach 16:10. Nie jak typowe 16:9. Ja korzystam z tych laptopów 16:9 i one mi się wydają za niskie, że się mieści za mało rzeczy. W przypadku już ekranów 16:10 tego problemu po prostu nie ma. To są moim zdaniem lepsze proporcje ekranu, bo troszeczkę bliższe kwadratowi niż właśnie te bardzo rozciągnięte i kinowe 16:9. Poza tym mamy tutaj ekran IPS, jest odpowiednio jasny. Nie można także narzekać na szczegółowość, bo mamy tutaj 2560x1600 pikseli, więc no, co tu dużo mówić, pojedynczych punktów tutaj po prostu nie widać. Naprawdę to jest bardzo ładny ekran, a do tego otoczony cienkimi ramkami, więc naprawdę widać, że mamy tutaj do czynienia ze sprzętem z 2022 roku i ważna rzecz, tutaj ta ramka kryje kamerę, która wspiera funkcję Windows Hello, więc jak mamy odpalony ten komputer, to nie musimy wpisywać jakiegoś hasła, ani nawet przykładać palca czy coś, no po prostu otwieramy go, on nas rozpoznaje i sam loguje się do Windowsa. Sprawdzaliśmy, nikogo innego nie przepuszcza, nie przepuszcza też kartki papieru, trzeba po prostu pojawić się przed komputerem i wtedy Windows sam się zaloguje. Moim zdaniem wyjątkowo istotna jest jedna kwestia, o której mówiliśmy rok temu, a mianowicie fakt, że ten komputer wspiera platformę Intel Evo. I co to jest Evo? No to już właśnie mówiłem rok temu, kiedy mieliśmy parę filmów we współpracy z Intelem, ale przypomnę w sumie. Chodzi tutaj o taką platformę, że jak widzisz, że dany komputer wspiera Intel Evo, no to kupujesz go w ciemno i wiesz, że wszystko będzie na nim śmigać, że on będzie minimum 9 godzin na akumulatorze pracował, że on będzie szybki, że on spełnia pewne standardy jakościowe, że ma dobry ekran, no generalnie, że masz do czynienia z dobrym komputerem, bo ludzie często mówią, że jak kupisz ten komputer, to on będzie dobry, jak ten to zły, wybierz taki procesor, wybierz tamty. No zwykły człowiek siedzi i się zastanawia, czego ja mam się interesować, jaki to jest procesor, ile RAMu, jaki dysk. A tak właśnie widzisz, że Intel Evo, no to ty po prostu, zwykły Kowalski, wiesz, że to jest dobry komputer, który warto kupić, a ktoś, kto się interesuje elektroniką bardziej, to wie, że ten komputer będzie działał przynajmniej 9 godzin na akumulatorze, że ma nowy procesor Intela, w tym przypadku 12 generacji, że będzie miał Wi-Fi 6, czyli ten najnowszy standard Wi-Fi, że będzie miał szybki dysk SSD. No generalnie to, czego potrzebuje człowiek na co dzień. Albo że będzie miał przynajmniej 8 GB RAMu, bo to też jest taka minimalna pojemność, którą powinien mieć. Tutaj mamy na przykład aż 16 GB. Przed chwilą mówiłem tutaj, że ten laptop spełnia standard Intel Evo, czyli wytrzymuje przynajmniej 9 godzin pracy. Ten czas oczywiście jest dłuższy. Ja przyznam Wam szczerze, go tak nie mierzyłem ze stoperem w ręku, bo nikt tak nie korzysta z komputera, ale ten komputer bez problemu wytrzymywał dobre kilkanaście godzin, myślę 13, 14, może i 15 godzin takiej zwykłej pracy, a LG dodatkowo chwali się, że on może wytrzymać ponad dobę, ponad 24 godziny. Ale wiadomo, że to już jest takie działanie troszeczkę wyczynowe, no i trzeba spełnić parę warunków, ściemnić ekran i tak dalej, żeby on tę dobę wytrzymał, ale mimo wszystko to jest świetny rezultat, no bo pokazuje, że tak naprawdę możemy z tym komputerem spędzić 3 dni robocze bez ładowarki, oczywiście jeśli się uprzemy. Z takich standardowych rzeczy, o których do tej pory nie mówiłem, no to ekran pokrywa paletę DCI-P3, więc fajna rzecz dla fanów filmów. Klawiatura wyspowa, bardzo wygodna, gładziutki, bardzo dobry rysik. Jeżeli chodzi o porty, no to mamy slot na karty microSD. To mi się bardzo podoba, bo o tym często się zapomina, a ja na przykład nagrywam filmy, chcę coś przerzucać i muszę korzystać z przejściówek. Poza tym mamy tutaj pełnowymiarowy port USB. Pytacie, jak to możliwe, skoro ten laptop jest taki lekki i cienki? No a dlatego, że tutaj mamy element mechaniczny i możemy ten port rozszerzyć po to, żeby zwykłe USB tu weszło. Tutaj z kolei mamy wyjście słuchawkowe, mamy też dwa porty USB-C, za pomocą których można ładować komputer albo podłączyć dodatkowe akcesoria. I o tym warto powiedzieć więcej, no bo bohaterem dzisiejszego odcinka jest nie tylko ten oto bardzo fajny laptop, ale też monitor. Zapytacie, jak to możliwe? A ja odpowiadam, no to możliwe, bo LG wydało też
monitor LG View Plus, który jest akcesorium do tego LG RAM. Robimy tak, to jest bardzo cienki monitor w ogóle, bo on jest taki 16-calowy, a bardzo leciutki, bardzo cieniutki, w sumie go się nosi jak jakąś teczkę z dokumentami, więc bardzo fajna rzecz. Robimy po prostu tak, bierzemy przewód, który miałem wcześniej przygotowany. Port USB-C jest z obu stron, więc możecie postawić ten monitor z dowolnej strony laptopa. No i tak naprawdę podłączamy ten monitor za pomocą jednego kabelka USB-C i dzieje się magia. I możemy korzystać oczywiście z tego w ten sposób, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład odpiąć teraz ten monitor. Zamieniamy tablet w komputer. Ustawiamy to wtedy w ten sposób, bo nam jest wygodniej. I podłączamy na przykład tutaj. I możemy pracować nawet w ten sposób. To jest o tyle fajne, że mamy tutaj do czynienia z rzeczą, która jeszcze parę lat temu była zupełnie nie do pomyślenia, bo mamy tutaj laptop, który waży trochę ponad kilogram, który jest no, laptopem, jest też tabletem, a do tego możemy mieć jeszcze monitor, który też jest bardzo lekki i możemy go dowolnie podłączać do tego laptopa, żeby powiększyć przestrzeń roboczą. Więc jak ktoś mówi, że ja muszę mieć stacjonarkę, bo ja muszę mieć dużą przestrzeń roboczą i duży monitor, mówię ok, być może, ale podejrzewam, że w dużej części takich przypadków absolutnie wystarczający będzie taki właśnie laptop oraz taki monitor, zwłaszcza jeżeli ktoś prowadzi taki tryb życia, że na przykład dużo wyjeżdża, siedzi po hotelach, wtedy taki ktoś może na przykład mieć laptopa, może mieć taki ekran i wszędzie praktycznie korzystać z takiego trybu pracy właśnie obejmującego kilka ekranów, które nie zabiorą mu zbyt wiele miejsca w plecaku. Poza tym ten monitor jest bardzo fajny, bo można go używać także z innymi sprzętami, nie tylko z laptopem od LG, ale też na przykład ze swoim smartfonem, jeżeli ten obsługuje tryb PC-towy, tak jak u mnie. Poza tym możemy tutaj podłączyć także konsolę do gier, tutaj akurat mamy Steam Decka, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać ten oto ekran LG Plus View nie tylko do pracy, nie tylko do pracy z laptopem, nie tylko do pracy albo rozrywki ze smartfonem, ale też do grania na naszej ulubionej konsoli. W tym przypadku właśnie Steam Deck. Switcha próbowaliśmy podłączać i niestety bez doka nie działa, od razu mówię. Ja wiem, że Wy pewnie w tym momencie zastanawiacie się, ile to kosztuje. Nie powiem Wam z dwóch powodów, ale i tak się tego dowiecie. Nie powiem Wam tego, ponieważ kiedy nagrywamy ten materiał, to mamy te sprzęty przedpremierowo, jeszcze nie znamy ich cen, więc to są po prostu takie pierwsze wrażenia, recenzja, ale bez mówienia o opłacalności, bo nic na ten temat nie wiemy. A poza tym tutaj będzie 20 kilka konfiguracji tego LG Grama, więc zamiast Wam mówić, ten kosztuje tyle, ten tyle, bo film byłby dwa razy dłuższy, to powiem Wam, że w momencie publikacji tego filmu znajdziecie link w opisie, gdzie znajdziecie wszelkie szczegóły na temat właśnie nowego LG Gram, jak też na temat tego monitora. I LG także nas poinformowało, że ten właśnie monitor do wybranych wersji LG Gram będzie dodawany za darmo, więc też warto zwrócić na to uwagę. No i tak już na koniec standardowo. Subskrypcja, dzwoneczek i napiszcie w komentarzu, co sądzicie na temat LG Gram nowego, jak też tego monitora, czy też kiedyś mieliście taki przenośny monitor, bo to chyba taki najbardziej niezwykły sprzęt dzisiaj, czy byście z niego korzystali, jeżeli tak, to w jaki sposób. A poza tym widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć.